Harcerstwo rozkwita. Pod takim hasłem spotkają się skauci z całego województwa łódzkiego. Harcerstwo w naszym kraju jest zalążkiem do dalszej pracy na rzecz państwa i jego obywateli. Wiele osób, które było w młodości harcerzami, zostało potem strażakami, policjantami czy żołnierzami. Święto Chorągwi Łódzkiej odbywa się co rok w innym mieście na terenie naszego województwa. Od 15 do 17 września w Kutnie nastąpią specjalne dni dla zuchów, podczas których to mogą nawiązać nowe więzi z harcerzami z pozostałych miast, ale także poszerzyć swoje umiejętności i wymienić się doświadczeniami. Szacowana liczba uczestników tegorocznego święta to około 2000 osób. Jak będzie wyglądał program tego święta? Program jest podzielony na trzy części. Pierwsza część to będzie program dla wszystkich uczestników. To będzie otwarcie na przykład Święta Chorągwi i zakończenie, czyli uroczysty apel. Część taka podzielona na metodyki, czyli na grupy wiekowe harcerzy, czyli zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, seniorzy, instruktorzy. I dla nich będzie przygotowany osobny program. To będzie sobota do obiadu. 16 września, w drugi dzień święta, mieszkańcy będą mieli okazję poznać, czym tak naprawdę jest harcerstwo. Część taka otwarta dla mieszkańców miasta. Jest to dla nas bardzo ważny jakby moment tego Święta Chorągwi. Chcę pokazać harcerstwo mieszkańcom miasta właśnie. Będzie to piknik odbywający się na stadionie Mosir. Tam punkty aktywności przygotowane przez harcerzy dla mieszkańców miasta właśnie, żeby mogli zobaczyć, jak teraz wygląda harcerstwo, jak działa i co robi. Oprócz tego koncerty dla wszystkich, koncert grupy Wszyscy Byliśmy Harcerzami, czyli wersje piosenek harcerskich w bardzo mocnym rockowym brzmieniu oraz koniec świata. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem do wzięcia udziału w tym wyjątkowym dniu. Święto Chorągwi trwa od 15 do 17 września. Rozpoczyna się w piątek około 18, kończy w niedzielę około 12. Ja chciałbym zaprosić Państwa serdecznie na piknik właśnie nasz harcerski. On odbędzie się w sobotę od godziny 14. Można już wchodzić na teren stadionu. Będą przygotowane atrakcje dla moich młodszych, też dmuchane zabawki, które można poskakać. Grill będzie właśnie i te punkty harcerskie oraz koncerty. Cała impreza będzie trwała do około godziny 22 i wtedy jak najbardziej zapraszam wszystkich na to wydarzenie.